Hej testerzy, tutaj jak zwykle Emi i witam Was w kolejnym odcinku Strefy Testów OLX. Czy używaliście kiedyś translatorów głosowych? Ja nie, bo praktycznie wszystko mamy teraz w telefonach, ale takie translatory istnieją i chciałam dzisiaj sprawdzić, jak działają. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie tani tłumacz do takiego z wyższej półki cenowej. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od szybkiego wyjaśnienia, czym w ogóle jest translator głosowy. Translator głosowy to zaawansowane narzędzie, które umożliwia przekładanie mówionego języka na inny język za pomocą sztucznej inteligencji. Zamiast wprowadzać tekst do tradycyjnego translatora, użytkownik może po prostu mówić do urządzenia, które automatycznie tłumaczy wypowiedź na żądany język. Działanie translatora głosowego opiera się na technologii rozpoznawania mowy, która przetwarza wypowiedź użytkownika na tekst. Następnie algorytm tłumaczenia przetwarza tekst na odpowiedni język docelowy. Wyniki tłumaczenia są zazwyczaj odczytywane przez syntezator mowy, co umożliwia usłyszenie przetłumaczonej wypowiedzi. Translator świetnie sprawdza się podczas podróży za granicę, gdy mamy bezpośredni kontakt z obcokrajowcami, z którymi musimy się jakoś dogadać. Ja mówię biegle po angielsku. Podczas większości moich podróży nie miałam problemu z dogadaniem się, aczkolwiek zdarzały się takie kwiatki, gdzie angielski w żaden sposób nie sprawdzał się. Raz byłam na Białorusi i ani po polsku, ani po angielsku nie dało się tam dogadać. A ja nie gawari paruski. Największy challenge miałam, gdy mieszkałam u francuskiej rodziny podczas wymiany we Francji. I nikt, oprócz chłopaka, do którego przyjechałam, nie mówił po angielsku. Albo po prostu nie chciał do mnie mówić i obrażali się, gdy nie rozumiałam, co mówili do mnie po francusku. No fantastycznie. W tych sytuacjach zdecydowanie przydałby mi się taki translator, więc w końcu przechodzimy do głównych bohaterów tego odcinka. Zacznijmy od tańszego produktu z firmy Brothers. Jest to kieszonkowy tłumacz języków obcych, który obsługuje 44 języki, w tym oczywiście język polski. Możemy na nim tłumaczyć tekst na tekst lub przetłumaczyć mowę na tekst w języku obcym. Czyli w praktyce. Napiszemy na tym translatorze coś na przykład po polsku, a ten tekst zostanie przetłumaczony na jeden z 43 pozostałych języków. Możemy również zarejestrować wypowiedź głosową na translatorze, i ta wypowiedź przetłumaczy nam się w naszym przypadku na język, który sobie wybierzemy. Urządzenie potrzebuje dostępu do internetu, dlatego trzeba podłączyć go do Wi-Fi albo do sieci z komórki. Skanujemy kod QR na produkcie i pobieramy aplikację tłumaczeniową. Ogólnie nie skorzystacie z tego translatora, jeśli nie macie przy sobie telefonu, ponieważ całe centrum sterowania tym translatorem odbywa się w aplikacji w telefonie. Poprzez Bluetooth łączymy telefon z translatorem. Włączam aplikację, której mamy dostępne wszystkie 44 języki. Po wybraniu języka wciśnij przycisk A na drążku tłumaczenia, aby rozpocząć nagrywanie. Zwolnij przycisk po zakończeniu mowy. Sprawdź wynik tłumaczenia w aplikacji. Tłumacz rozpoznaje mowę jako tekst, a następnie przekłada ją na język. Jeśli Wy chcecie przetłumaczyć mowę osoby, z którą rozmawiacie, to przyłóżcie translator w kierunku tej osoby i przyciśnijcie przycisk B. Translator przetłumaczy to, co powiedziała ta osoba, na Twój język. Czas reakcji translatora jest dosyć szybki i praktycznie po chwili dostajemy przetłumaczony tekst. Warto mieć na uwadze to, że odległość rozpoznawania głosu to zaledwie 1 metr. Urządzenie jest bardzo małe, lekkie i poręczne. W zestawie mamy translator, kabel do ładowania i instrukcję obsługi. Moim zdaniem to urządzenie było bardzo praktyczne jeszcze kilka lat temu. Aktualnie wszystko, co możemy tutaj zrobić, możemy zrobić w swoim telefonie, no ale jak to lubi. Czas przejść do drugiego translatora z firmy Wasco. Jego cena już nie jest taka niska, ponieważ nawet na naszym OLX to około 1000 zł. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że jest to bardziej zaawansowany sprzęt od tego, o którym mówiłam przed chwilą. Translator ten tłumaczy aż na 76 różnych języków. Co ciekawe, Wasco to jedyny na świecie producent elektronicznych tłumaczy, który oferuje darmowy i nielimitowany internet na zawsze. Przetłumaczysz nim nie tylko mowę i tekst, ale również tekst ze zdjęcia. Tego urządzenia już nie musimy łączyć z żadną aplikacją w telefonie. Ponadto to urządzenie ma darmowy dostęp do internetu w prawie 200 krajach, a to wszystko dzięki wbudowanej karcie SIM. Bardzo imponuje mi tutaj kwestia tłumaczenia tekstu ze zdjęcia. Wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś w Chinach i nie macie pojęcia, co oznaczają te znaczki. Wyjmujecie taki translator i sobie wszystko tłumaczycie. Rozmowa z obcokrajowcem też staje się o wiele łatwiejsza, ponieważ możecie powiedzieć cokolwiek po polsku, a translator przetłumaczy to na jego język. Wymowa tłumacza jest głośna i wyraźna. Z ciekawszych funkcji urządzenie jest wyposażone w lekcję języka, więc możemy razem z nim uczyć się obcych języków. Mamy tutaj również tłumaczenie czatów grupowych oraz tłumaczenie rozmów telefonicznych.
Możesz mówić po polsku, a obcojęzyczny rozmówca setki kilometrów dalej odpowiada w twoim języku. Ten translator również lepiej prezentuje się wizualnie od swojego poprzednika w tym odcinku. Jest dostępny aż w 6 kolorach. Niektóre z nich są naprawdę ładne. Ekran translatora przypomina mi trochę taką MP4, którą miałam ze swoich młodzieńczych czasów. Jest bardzo wygodny w użytkowaniu. Jego bateria wystarcza na około 4 dni. W zestawie mamy translator, ładowarkę, kabel USB typu C, etui ochronne i skróconą instrukcję obsługi. W dzisiejszym zestawieniu zdecydowanie wygrywa droższy zawodnik, ale myślę, że jeśli ktoś szuka translatora głosowego, to już postawi na najlepszy model. Ponieważ taki translator, który był tym pierwszym, możecie mieć w aplikacji w swoim telefonie. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem takiego translatora, to oczywiście możecie go kupić na OLX, a z opcją przesyłki OLX możecie zamówić go prosto do automatu paczkomat InPost. W dzisiejszym odcinku to tyle. Siemka!